Jeśli już zasubskrybujesz nasz kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek oraz zatwierdzić, że chcesz otrzymywać powiadomienia. Witam, na wstępie chciałbym Was przeprosić za tę długą nieobecność na kanale. Wynikała ona oczywiście z zakończenia roku szkolnego oraz z matur, które mam nadzieję napisałem dość dobrze. Od tej chwili odcinki powinny pojawiać się regularnie, czyli w każdą sobotę o 13:30 oraz w każdą środę o 16:00. Tymczasem zapraszam na ciekawostki o rodzince.pl. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw mi łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Zaczynamy! Agnieszka Dygant odrzuciła propozycję zagrania Natalii Boskiej. O tę rolę rywalizowały także m.in. Magdalena Walach i Anna Guzik. Ostatecznie angaż otrzymała Małgorzata Kożuchowska. Dom, w którym mieszka filmowa rodzina Boskich, znajduje się w Nowej Iwicznej koło Piaseczna. Ciekawostką jest to, że w domu nagrywano tylko sceny ukazujące go od zewnątrz. Reszta scen była kręcona za pomocą makiety w studio filmowym. Piętro w domu rodzinki nie istnieje. Istnieją tylko schody, lecz na samej ich górze nic się nie znajduje. Serial jest adaptacją kanadyjskiego serialu pod tytułem Liz Parent. Tomek w jednym z odcinków zawozi swojego brata do szkoły autostradą. Najśmieszniejsze jest to, że kilkanaście odcinków wcześniej w serialu było powiedziane, że dzieci mają do szkoły 50 metrów. Wszyscy członkowie rodziny chodzą po domu w butach. Natalia potrafi odkurzać w szpilkach. Kacper za pościelenie łóżka dostaje 20 zł. A tak zmienili się chłopaki z serialu Rodzinka.pl. Tomasz Karolak często spóźnia się na nagrania. Patryk Joka, czyli reżyser Rodzinki.pl, wyreżyserował również taki serial jak na przykład Świat według kiepskich. Tomasz Karolak, czyli serialowy Ludwik, ma talent do improwizacji na planie filmowym oraz często go wykorzystuje w przeróżnych scenach. To już koniec ciekawostek o Rodzince.pl. Jeśli film Ci się spodobał, zobacz moje pozostałe odcinki. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia!